Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszymi gośćmi są leszczyńscy radni Sławomir Mocek, PL18 i pan Krystian Maćkowiak, od niedawna niezrzeszony. Dzień dobry. No właśnie, ja dlatego chciałem zacząć. Po co to całe zamieszanie z komisją do spraw akwawitu i z panem odejściem? Co się stało? No zamieszanie było, to trzeba przyznać, ale myślę, że już zostało w naszym, powiedzmy, byłym klubie dla mnie wyjaśnione, rozstaliśmy się w zgodzie, myślę, że... Ale coś więcej, no to była planowana zmiana, czy to tak się złożyło, że tak powiem, że pan... No bo z jednej strony klub deklarował, że nie będzie członka z Platformy w komisji, a pan się zgodził kandydować. Dlaczego? Zawsze wychodzi taka sytuacja, jak się zbyt wcześnie podejmuje tego rodzaju decyzje. Na przykład dzień przed, że my zamykamy sobie możliwość dyskutowania, bo nie wchodzimy do jakichś gremiów. Czyli nie było wewnętrznej dyskusji w klubie? Mi się wydaje, że nie była na tyle głęboka, żeby wszystkie stanowiska swoje przedstawić. Po prostu była taka faktycznie propozycja jednego z członków klubu, żeby nie wchodzić. I tu faktycznie moje zachowanie nie było jakby spójne z tym poglądem. No ale to był taki pana bunt, no bo jeżeli pan się jakby sprzeciwi, no to już było wiadomo, czym to się skończy. Tak, ale każda dyskusja ma swoją dynamikę, swój rozwój. Pojawiają się pewne argumenty, kontrargumenty i to był po prostu moment, gdzie zdecydowałem jednak postanowić inaczej niż klub. I pewne konsekwencje tego poniosłem i to tyle. A deklaruje pan gotowość rezygnacji z prac w klubie, jeżeli Platforma by swojego kandydata wystawiła, tak? Oczywiście. Tak? Uważam, że w tak ważnej sprawy jak wyjaśnienie przyczyn zamknięcia akwawitu, każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela. Jeżeli Platforma Obywatelska w jakimkolwiek momencie uzna, że zmienia swoje zdanie, to jestem gotowy w każdej chwili ustąpić miejsce na rzecz radnego z klubu Platformy Obywatelskiej. Pan radny Mocek też kiedyś odszedł z klubu i też z tego samego, przed poprzednimi wyborami. Czy to jest jakaś prawidłowość, że im bliżej wyborów, to więcej transferów politycznych? Zawsze tak jest w polityce, że coś musi się dziać. Ktoś przychodzi do jakiegoś klubu, ktoś rezygnuje, ja zrezygnowałem tuż przed samymi wyborami, chociaż miałem zagwarantowane z Platformy Obywatelskiej miejsce na liście, ale stwierdziłem razem z prezydentem Borowiakiem, z radnym. Wtedy jeszcze nie był chyba prezydentem, tak? Jeszcze kandydatem. Jeszcze kandydatem, tak. Z panem radnym Więckowiakiem, który też zrezygnował. Prezydent Mytych, stworzyliśmy najpierw stowarzyszenie, potem klub PL18, więc z tego komitetu wyborczego wystartowaliśmy i chyba z dobrym skutkiem, bo myślę, że gdy partie polityczne trochę mieszają rzeczywiście w tym samorządzie, to trochę źle dla nas, a naciski na pewno, kto jest na którym miejscu, nie decydują sami, którzy są zaangażowani w rozwój miasta przede wszystkim. No, są naciski polityczne z okręgu, z Wielkopolski, a ten ma być na tym miejscu, ten na tym. Stwierdziliśmy, że jednak pójdziemy swoją drogą, zrobimy silne listy i myślę, że się udało i do tej pory realizujemy skutecznie ten program, który przygotowaliśmy. No ale to, na którym miejscu, to też nawet w stowarzyszeniu też pewnie będzie dyskusja przed najbliższymi wyborami. Jak rozumiem, nie zmienia pan barw klubowych, jeżeli będzie pan startował na następnych wyborach. Na pewno nie. Prawda jest taka, że ustalenia są jakby spójne w klubie, na przykład PL18 i tego się trzymamy, a wiem jak to było w Platformie, w klubie było coś ustalone, za chwilę była decyzja z Poznania, że ten jednak tu. Do samego końca nigdy nie było wiadomo, kto na którym miejscu. Ja nie lubię być w takiej sytuacji postawionej niepewnej, gdy pracuję dla dobra mieszkańców, znam swoją postawę wobec nich i pracuję na to 4 lata, a w ostatniej chwili ktoś decyduje, czy będę na 7 miejscu, czy na 9, komu się nie spodoba, jestem na ostatnim. Do końca kadencji zadeklarował pan, że będzie pan niezrzeszony, tak? Czyli niezależny. A co dalej? Inne ugrupowania się już do pana radnego uśmiechają, czy pukają, czy dzwonią? I na razie nie ma miejsca. A zdecydował pan, czy będzie kandydował na następne? Tak, pan mówi, że to jest mało czasu, ale z drugiej strony jeszcze bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć.
życie przynosi wiele niespodzianek, jest dynamiczne, także... Ten okres rzeczywiście tuż przed samymi wyborami, no, przed feriami, przed wakacjami, tuż po wakacjach, naprawdę jest bardzo dynamiczny. No, trzeba wykazać się tym, co się zrobiło, co chciałoby się zrobić, przygotować plany. Myślę, że wyborcy i mieszkańcy Leszna pewnie wiedzą, na kogo będą głosowali. Oczywiście też poglądy polityczne są ważne, czy ktoś jest prawicowy, czy lewicowy, ale zawsze mówię, w samorządzie głosuje się na osoby, a nie na partie polityczne. Czy waszym zdaniem komisja doraźna do spraw akwawitu jest potrzebna? Bo my zrobiliśmy sondaż na portalu i większość twierdziła, że nie. No, moim zdaniem, jeżeli ma to poprawić taką sytuację społeczną przede wszystkim w mieście, no to powinna ta komisja powstać i rzeczywiście powstała. Wiele rzeczy chcą radni zobaczyć, dojrzeć, bo rzeczywiście, jak tutaj wiem, że pan wcześniej radny Gryz, potem prezes, wcześniej prezes akwawitu, zrobił ogromną robotę, żeby ten basen wybudować. Rzeczywiście to było dobro narodowe miasta Leszna, tak to można nazwać. I rzeczywiście z tego basenu... tego słynęliśmy w całym kraju. No tak, tylko że realia się zmieniły, basenów powstało wiele mniejszych, większych, akwaparków. Rzeczywiście wiemy, jaka sytuacja później była w firmie, podzielono tą firmę. Jakoś niezgody pewnie też była w tym i ta pływalnia po prostu od wielu lat nie była remontowana, w jakim była stanie, to oczywiście to na końcu mniej widzieliśmy. Więcej wiemy, ale teraz co wy będziecie chcieli ustalić i do jakiej prawdy dojść, bo w uchwale jest mowa o okolicznościach zamknięcia, a w uzasadnieniu jest mowa też o prywatyzacji firmy, więc to się robi temat, że taki rzeka. Czy wy jako komisja jesteście w stanie do tej prawdy dojść? I czy macie w ogóle kompetencje, żeby ingerować w to, co się stało potem z prywatną firmą? Mam nadzieję, że dojdziemy. Generalnie jesteśmy w tej chwili na etapie badania dokumentacji. A więc historycznie chcieliśmy jakby wniknąć w cały ten proces. Po pierwsze własnościowy, zanim pływalnia powstała, przede wszystkim gruntów nieruchomości oraz w jaki sposób doszło do tych okoliczności wybudowania oraz przekształcenia i to, co... Ale to teraz ma znaczenie, jak to tam wtedy, te 12 lat temu było? Tak, ponieważ... mieszkańcy tak zastanawiają się, nie? W mieście jest wiele mitów i sprzecznych poglądów na temat powodów zamknięcia. Myślę, żeby mówić o końcu, to trzeba rozpocząć wszystko od początku. Czyli historycznie, jak to wyglądało i co miało wpływ na to, że generalnie już jesteśmy... A macie dostęp do dokumentów? Będziecie mieli? Tak, już pierwsze spotkanie się odbyło. Dokonaliśmy wglądu w akty notarialne, w księgi wieczyste, w umowy, w różnego rodzaju notatki. Także dokumentacja jest dość obfita. I macie czas chyba do jesieni, tak? Do października? Tak. Myślę, że w ciągu pół roku powinniśmy zakończyć ten proces i pewne rekomendacje tutaj przedstawić Wysokiej Radzie. Jak często będziecie się spotykali? Raz w tygodniu czy w miesiącu? Generalnie chcieliśmy raz w tygodniu, ale nie ma takiej potrzeby. W tej chwili jesteśmy na etapie analizowania tych dokumentów, do których mieliśmy dostęp. Także spotkamy się po 2 tygodniach. Każdy przyjdzie z własnymi jakby spostrzeżeniami. Mamy również do dyspozycji prawnika. Także. A czy każdy zajmuje się tym samym, czy każdy dostał jakieś inne zadanie w tej komisji? Na tym etapie każdy jest jakby jednym frontem zapoznany z tą samą dokumentacją. Zapoznajecie się z dokumentacją przede wszystkim, tak? Jest oczywiście pewien plan. Przewodniczący tego zespołu opracował pewien konspekt i zgodnie z tym jego pomysłem na razie realizujemy ten. No ale jak to będzie? Będziecie też prosić na rozmowy ludzi? Tak. Na przykład przedstawiciele akwawitu, prywatnej spółki? Tak. Ale oni mogą odmówić wam? No bo mogą. Wy nie macie żadnej mocy takiej prokuratorskiej, jak komisji sejmowej. Jeżeli nie będzie chęci, to oczywiście to jest jednoznaczne, nie chcą pomóc i... Jeżeli prezes coś twierdzi, a chce odmówić przyjścia, no to też trochę to też może o czym świadczyć. Wróćmy do spraw bieżących. Nie tak dalej jak wczoraj, gdy nagrywamy to, odbyła się wspólna komisja edukacji i sportu, na której przedstawiono koncepcję klasy mistrzostwa sportowego w 3. liceum. Coś więcej chciałbym usłyszeć od Państwa, tym bardziej, że
współ jakby szefowaliście temu spotkaniu, tak? Dokładnie, może kilka słów powiem. Rzeczywiście, bo klasa sportowa właśnie o profilu piłkarskim już w trzecim liceum funkcjonuje. Ma być tam to... dziewczyny też grają, tak? Tak. Ma być klasa mistrzostwa sportowego. To jest czyli wyższy poziom. No, wyższy poziom, większa ilość godzin, z 10 robi się 16. No i też nabór ma być oczywiście z całej Polski. Do tej chcę dyrektor i klub piłkarski podnieść poziom naboru sportowego, no też zasięganie uczniów ze Szczecina, z innych wielkich ośrodków piłkarskich. A czym Leszno przyciągnie taki Szczecin? Powiem tak, klub piłkarski, z którym chcą w Football Academy, chcą współpracować, rzeczywiście ma otworzone w Szczecinie szkółki piłkarskie i po prostu tam jest taki duży nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu, że brakuje miejsc do edukacji, a ta młodzież chciałaby się szkolić, podnosić poziom sportowy, no i będzie możliwość taka uczenia się w Lesznie, w trzecim liceum i przy okazji też udało się razem z klubem Polonia Leszno otworzyć ze szkole rolniczo-budowlanej, zespole szkół rolniczo-budowlanych właśnie klasę sportową. Tu jest akurat mistrzostwa sportowego, a tu klasę sportową, też o profilu piłkarskim, ale jakby patronat nad tym przedsięwzięciem będzie miała Polonia Leszno i tam również będzie takie no, działanie, żeby wykształcić się w zawód, czyli mieć praktykę, no i oczywiście podnosić poziom sportowy w klasach piłkarskich. Kiedy to ma ruszyć, ten cały pomysł? Od najbliższego roku szkolnego? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym tak, jeszcze historycznie dopowiedzieć. Tak, miasto sportu Leszno. Od wielu lat obserwujemy, że w wielu szkołach są takie, można powiedzieć, spore naciski i środowiska. Czyli jest potrzeba, tak? Że jest potrzeba i to nie tylko w piłce nożnej. No i siatkówka. Dlatego kilka lat temu nasze komisje opracowały taką procedurę, aby to w jakiś sposób ubrać w ramy systemowe i zostało to skonkretyzowane w formie zarządzenia prezydenta miasta Leszno. Prezydent podejmuje ostateczną decyzję jako organ wykonawczy o utworzeniu kolejnych klas sportowych, ale po uprzednim jakby zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji oraz Komisję Kultury i Sportu. W związku z tą procedurą myśmy się wczoraj spotkali. To nie jest taki jakby łatwy problem w tym sensie, że są kontrowersje nawet wśród radnych o otwarciu kolejnych klas sportowych, ponieważ czy mistrzostwa sportowego. A my mamy w tej chwili gdzieś klasy mistrzostwa sportowego właśnie? Nie, to by była pierwsza. Aha, i to wszystko pierwsza. Wiąże się z różnymi, można powiedzieć, wyzwaniami. Po pierwsze finansowymi, bo mimo, że na klasy sportowe i mistrzostwa sportowego jest podwyższona subwencja oświatowa w tym algorytmie. No, ale to już miasto musi więcej dołożyć pewnie. Nie ma albo takich poszukać zadań, które są ponad standard A, na które w 100% wystarczy środków z budżetu państwa. Dlatego mamy świadomość, że każda tego rodzaju forma wiąże się również z dołożeniem z budżetu miasta. I tu nie wszyscy jakby radni są za tym, bo wiadomo, że mamy to różne inne potrzeby. To będzie jeszcze na forum rady dyskutowane, tak? I właśnie na komisji wczoraj była dyskusja. Opinie były wyrażone nie jednomyślnie. Niemniej jednak cała ta procedura zmierza do tego, żeby odpowiedzialność za utworzenie klasy sportowej zawsze spoczywała na dyrektorze szkoły, ponieważ jest to jakby kierownik procesu tego dydaktycznego, pedagogicznego. Klasy sportowe mają oczywiście swój wymiar sportowy, ale generalnie pedagogiczny. To jest jakby specyficzna forma edukacji. Jest to sport szkolny. Uważamy również, że klasy sportowe, o które biegają się dyrektorzy szkół, są pewną formą promocji. Szczególnie szkoły średnie, gdzie nabór jest, można powiedzieć, wolny. Dyrektorzy starają się uatrakcyjnić tą ofertę. W ofercie przyciąga do takich przyciąga szkół. No oczywiście, tu jeszcze mamy jeszcze jeden czynnik. Niesamowity boom na piłkę nożną w wydaniu tej akademickiej, czyli tych młodych piłkarzy, którzy no, nie za bardzo mieli gdzie kontynuować. Oczywiście mamy klub sportowy Polonia Leszno, który przede wszystkim realizuje swoje statutowe cele poprzez szkolenie piłkarskie. I tu doszło do pewnego, można powiedzieć, nie wiem, zderzenia interesów. Stąd też był drugi wniosek o utworzenie klasy sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Mhm. I na wczorajszym
posiedzeniu tych komisji, no myśmy mieli te dwa wnioski. To taka wrócimy, specyfika. Co będzie na ogólnym forum Rady, czyli kiedy to wejdzie, jeżeli wejdzie, to jeszcze nie wiadomo. To września. Jeżeli radni to przyklepią, tak? Czy popieracie pomysł prezydenta, aby wybudować strefę IDEA jednocześnie halę widowiskowo-sportową i basen, bo teraz widzę, że magistrat taką koncepcję tutaj forsuje. To jest realne? No czy idą na to pieniądze? Ja powiem tak, koncepcja jest, rzeczywiście nawet w tym kierunku były jakieś wyjazdowe sprawy. Naczelnik był w kilku miejscowościach, gdzie oglądał rzeczywiście. A są takie w kraju gdzieś, tak? Związania? Blisko nawet w Poznaniu, w Kórniku są. Ja mówiłem też, żeby jeżeli mamy wybudować basen, to oczywiście nie z atrakcjami, nie z dodatkowymi rzeczami, które będą przyciągały turystów z zewnątrz, bo rzeczywiście każde, jak już mówiłem wcześniej, powiaty, miasta, Wrocław, Poznań. Term baltańskich czy wrocławskich nie przeskoczymy. Potrzebny jest rzeczywiście basen, nawet płytki z 1,5-metrowe, tylko do samego pływania, maksymalnie 6 torów, bo tam nie mają się odbywać zawody. Tylko dla tych ludzi, którzy chcą pływać, no, uprawiać tą piękną dyscyplinę sportu dla siebie. Ale rzeczywiście, gdzie będą zawody, to mamy miejsce na pływanie przy szkole podstawowej numer 7. No i oczywiście do tego hala, no, która jest już potrzebna, niezbędna. Myślę, że mieszkańcy i ludzie przyzwyczaili się też trochę do wygody. Nie? My chcemy mieć fajną salę, halę. Wiemy, że w miejscowościach ościeżnych już takie hale są. My nie mamy się czym tylko za bardzo trochę szczycić. Daleko do tej hali będzie, nie? Trzeba będzie dojechać. Dzisiaj, kiedyś było daleko na Zatorze, dzisiaj było daleko na Gronowo, a dzisiaj wsiadamy w samochód i każdy jest, więc... To też musi być miejsce właśnie, gdzie można zaparkować, nie? Sami widzimy, gdy odbywają się imprezy przy trapezie, jest przy trapezie. Mamy wkoło osiedla, mamy miejsca parkingowe takie, jakie są. Gdy sobotę i niedzielę najczęściej te imprezy sportowe są, gdy wszyscy przyjeżdżają do centrum handlowego, no po prostu nie ma gdzie tam stanąć. I to jest niezbędne, żeby to dobrze funkcjonowało. A co się stanie, jak koszykarze będą nadal tak dobrze grać i będą chcieli awansować do tej najwyższej ligi? Bo nie zdążymy tej hali wybudować. Powiem tak, no najpierw trzeba awansować, no ja myślę, że grają. Na pewno łatwiej się gra w koszykówkę, gdy nie ma takiej presji wyjścia. Oni nie mają presji, zresztą pan prezes mówił, że gramy dla siebie, dla kibiców, gramy, żeby wygrywać, a gdy będzie presja, że teraz musimy wejść, to nie zawsze się to udaje. Nie? No wiadomo, że jeżeli by chcieli awansować, to jakieś wzmocnienia muszą być, ale nie wiem, czy takim, bo to są jeszcze play-offy i tak dalej. Zresztą widzimy przykład innych klubów, które awansowały, które grały na Warszawę. No właśnie, no, zamierzeniem Legii było przyciągnięcie kibiców na swój koszykarski parkiet, gdzie grali na swojej starej wszystko hali. Wszystko przegrywają na razie. No tak, przeszli na halę, na dużą halę w Warszawie, musieli wrócić na starą. Po 12 przegranych żaden kibic już tam niestety nie przyszedł i chociaż przy dużych wzmocnieniach i budżecie kilkumilionowym, no po prostu nie dało to rezultatu. Tak już wracając do tej hali, to rzeczywiście hala jest niezbędna, zresztą do odbywania targów i innych rzeczy, które w mieście oczywiście są organizowane. W budżecie pieniądze tak, powiem tak, że tego rodzaju obiekty na pewno poprawiają komfort dla mieszkańców. Niemniej jednak ani odległość nie robi tutaj różnicy, bo wszyscy jesteśmy prawie zmotoryzowani. Natomiast problem może być tylko w finansowaniu. Jeżeli miasto pozyska środki zewnętrzne, to będzie to realne. Jeżeli z własnych, to uważam, że może być problem. Na koniec, co z lodowiskiem dalej? Bo tak, jednej sprawy jest rozliczanie jeszcze starych spraw, z drugiej no, coraz więcej mieszkańców domaga się zadaszenia. I co najpierw? Najpierw trzeba jakby rozwikłać sprawę, czy była afera z lodowiskiem, czy nie, i potem dopiero budować ten zadaszenie? Bo z drugiej strony pogoda jest taka, że nie zawsze jest mróz. Jakbyśmy mieli taką zimę, jak właśnie dzisiaj mamy, to rzeczywiście problemów by nie było, ale mamy takie warunki atmosferyczne, jakie mamy i chcielibyśmy oczywiście, żeby to zadaszenie było zrobione. Znaczy, że w planach było, nie? Tak, było w planach, no ale ze względu na to, że prowadzone jest śledztwo w prokuraturze w Pile, no nie możemy dalej ruszać tego tematu. Jak sprawa się zakończy, to oczywiście te pieniądze pewnie z większym lub mniejszym bólem znalazłyby się w budżecie miasta Leszna i to jest temat na przyszłość, bo rzeczywiście zadaszone, komfortowe lodowisko, bo rzeczywiście ono jest komfortowe, dużo większe niż inne ościeżne, powierzchniowo, no dałoby nam ten komfort, że to lodowisko mogłoby funkcjonować od listopada praktycznie do marca.
Tym bardziej, że no jest zadaszenie to nie jest jakiś techniczny problem, nie? Tylko kwestia jaki dach. No, bo wiemy, jakie dachy są w Kościanie czy w Gostyniu, tam nie ma jakiejś super konstrukcji, ale no, mają zadaszenie. Ja ufam, że specjaliści wiedzą, co robią. Jeżeli rekomendują konieczność wybudowania takiego zadaszenia, to będzie odpowiednie do odpowiedniego lodowiska. No nie musi być takie, no wiem, w planach było takie dosyć z wypasem, taki kosztowne. Tak, żeby poprawiało jakby jakość funkcjonowania lodu. Zerkam na zegarek, czas nas powoli się skończył. Dziękuję za wizytę. Naszymi gośćmi byli radni jaszczyńscy Sławomir Macek, PL18 i Krystian Maćkowiak, niezrzeszony. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Dziękuję, do widzenia.